suplement, maleńki dodatek do tematu tłuszczyca. Tłuszczyca, o której mówiłem wcześniej, taka choroba, która odbiera człowiekowi rozum, natomiast daje mu tłuszcz, nie jest chorobą, która pojawia się znikąd. Ona się pojawia przede wszystkim stąd, że my z pokolenia na pokolenie przekazujemy sobie te wiadomości, które dostaliśmy z pokolenia na pokolenie i jemy to, co jedli nasi przodkowie i praprzodkowie, a oni, to co oni jedli to po prostu dlatego, że nic innego do jedzenia nie mieli i nie byli w stanie wyprodukować. Natomiast my, czemu nie dostrzegamy, że to co jemy ma na nas taki zabójczy wpływ? Z prostego powodu, ponieważ jeżeli weźmiesz paprykę, ostrą paprykę, to jesteś w stanie zjeść jedną, może pół, może tylko jednego gryza i już drugiego nie zdążysz, ponieważ pysk, to już nie usta, to pysk cię będzie palił. To będziesz czuł potworny żar w ustach i nie będziesz w stanie wpaść na ten pomysł, żeby znieść jeszcze jeden kęs papryki, żeby się przyzwyczaić, ponieważ związek przyczynowo-skutkowy jest natychmiastowy. Natychmiast po zjedzeniu, ugryzieniu papryki następuje reakcja. Jeżeli natomiast pijesz alkohol, weźmiesz alkohol i wypijesz, to nie ma innej reakcji natychmiastowej poza paleniem w gardle, poza zewnętrzną reakcją kubków smakowych. Nie ma natychmiastowej reakcji, nie jesteś pijany, możesz wypić następny kieliszek i nadal jesteś trzeźwy. Możesz wypić jeszcze następny kieliszek i nadal jesteś trzeźwy. Działanie, skutki działania alkoholu na mózg pojawiają się dopiero po 2 godzinach od wypiciu tego alkoholu i przez co najmniej 8 godzin, czasami i dużo dłużej, czasami 36 godzin, wpływają na działanie mózgu. I tutaj można skojarzyć, że skoro jestem pijany lub że mam kaca, to przyczyną było to, że wypiłem wczoraj alkohol lub to, że zjadłem sałatkę jarzynową i ta sałatka mi zaszkodziła. Zawsze można znaleźć wytłumaczenie. Natomiast jeżeli chodzi o tłuszczycę, o chorobę, która odbiera rozum, to nikomu do głowy nie przyjdzie, nie skojarzy tych dwóch faktów, że jedzenie węglowodanów, cukrów i tłuszczu rafinowanego może mieć wpływ na zdrowie. I dlatego, kochani, ta reakcja pojawia się kilka lat później, nawet nie kilka tygodni czy kilka miesięcy, kilka lat później. Oczywiście w przypadku, kiedy już ktoś ma cukrzycę, to taka reakcja się może pojawić już po paru godzinach, rzeczywiście, to tak. Natomiast pierwsza reakcja pojawia się po bardzo długim czasie. To jest podobnie jak z małżeństwem. Człowiek bierze ślub, a dopiero po paru latach okazuje się, z kim się ożenił.